Ale my nie wiemy, które materiały są dźwiękoakustyczne. Słyszę, że przyda się metoda naukowa. Działaj naukowo! Gdy mamy obserwacje, czas pytanie ułożyć i badać! Mam hipotezę już! Pod lupę ją testów włóż. Co już wiadomo? Czas wnioski wyciągnąć, wszystko zapisać i wyniki kolegom dać. To metoda naukowa! Mamy już nasze pytanie. Które materiały wyciszą dźwięki? Teraz musimy zbadać dźwięk i ustalić, co może go wyciszyć. Sprawdźmy! Zapisałam sobie, że dźwięk to fala rozchodząca się w powietrzu, czyli fala dźwiękowa. Surfowałabym po falach dźwięku cały dzień. To przysurfuj do mnie, bo mam pewną hipotezę. Jeśli znajdziemy materiał zatrzymujący wibracje, wyciszymy dźwięk. Dobra hipoteza, Benku B. Zbierzmy materiały na testy. Popatrz, mam jeans. Zatrzymuje calutkie ciepło, więc może zatrzymać dźwięk. Mam folię bąbelkową. Nic się w niej nie tłucze, więc może wygłuszy dźwięk. W łowcach komet cynfolia przeszkadza kosmitom czytać nam w umysłach. Może zablokuje falę dźwięku. A ja mam maś, bo jest bardzo lepka, więc mam nadzieję, że dźwięk się przyklei. Chodźcie, testujmy!